Cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grydografu na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pago Opening. Właśnie potwierdzamy sobie paczki w Lightning Round, bo właśnie jak widzicie pojawiły się tutaj naprawdę bardzo dobre paczki. No i mamy też nawet paczkę z kartą Total, ale otworzymy sobie może później. Więc okej, okay, otwórzmy może na początku paczkę z kartami z różnych eventów. Zobaczymy co uda się tutaj trafić. I będzie tutaj chyba złota karta, albo jakaś karta specjalna. Zobaczymy. Niemcy, SP. Jest cross halloweenowy, ok. On ma 99 reala, więc mamy walkout na samym początku, więc bardzo dobry traf na początek. Ok, akurat posiadam jak większość kart, więc sobie go zachowam i sprzedam go albo użyję jego SBC. Może teraz otworzymy paczkę z ikoną Moments. I zobaczmy, jaka flaga Nigeria, więc będzie to okocza. Ok, Kordiego chyba też posiadam, więc również będę mógł go sprzedać. Może otwórzmy teraz paczkę 89 Plus i zobaczymy, co tutaj uda się trafić. Mamy tutaj totsa, Hiszpania, SP i Bayern, więc będzie to Tiago, więc okej. Okay. Też no, dobre trafi, chyba tego Tiago nawet chyba nie posiadam, więc bardzo fajnie, no i fajnie też byłoby trafić kartę oceną na 100, bo właśnie ostatnio została dodana karta ocenona na 100. Więc fajnie byłoby ją trafić, chociaż oczywiście są bardzo niskie szanse, ale fajnie byłoby mieć taką kartę. Ok, otwórzmy może teraz paczkę z tocem. Ok, mamy Belgię. Bramka, już widzicie to Courtois, więc też kolejny całkiem dobry traf. Ok, może otworzymy sobie teraz paczkę z kartą Toty. Albo może na końcu otworzymy tą paczkę, teraz może otwórzmy paczkę z kartą Road to the final. A może na końcu otworzymy właśnie paczkę z kartą Toty. A to akurat będzie tylko was 85, więc to trochę słabo w tej paczce, ale też zawsze taka karta przyda się do SBC. Okej, okay, otwórzmy teraz kolejną paczkę z ikoną Moments I zobaczmy, kto to będzie z Włoch. Środkowa brońca i czy będzie to Maldini, czy ktoś inny. A i stoky, okej, okay. nesto to też jest całkiem spoko Ja go też posiadam, więc będę mógł go sprzedać Okej, okay, otwórzmy może teraz paczkę 89 plus Zobaczmy, jest Bułgarii, więc chyba będzie to stoiczkowo, tak jest Mamy stoiczkowa. No i mamy też walkout, bo jest 190 verala, więc mamy walkout Oj, i mamy jeszcze dwie inne karty specjalne w tej paczce, bo jeszcze jest INFORM MUNIAIN oraz INFORM CARDONA Ok, otwórzmy teraz paczkę z tots i teraz otworzymy sobie paczkę z kartą toty O to akurat będzie słaby Tot, chociaż jest to cash Jest ok Ja go też posiadam i jeszcze mamy też P-karta w wersji mod, więc sobie go zachowam i będę go sprzedać albo użyć w SBC ok, otwórzmy sobie teraz paczkę może z ekonomii i zaraz otworzymy paczkę z kartą Toty. Ok, ja mam Brazylię, więc bardzo dobrze, zobaczymy, kto to będzie z SPO. Jest Rivaldo, to no, mógł być kaka, ale jest Rivaldo, więc to też całkiem dobry traf. I ok, otwórzmy sobie teraz paczkę z kartą Toty i zobaczymy, kto to będzie. Akurat jest jedna taka paczka w sklepie, no ją sobie teraz. I zobaczmy z Holandią, jest to van Dijk, SO, jednak Juventus, czyli mamy Delichta. Ale okej, okay, Delicht też jest ok dobry trafem, chociaż ja go już posiadam, więc będę mógł go sprzedać, ale myślę że troszeczkę powinien kosztować. No ale dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję za oglądanie, cześć!